Dzień dobry. Tydzień z polskim hip-hopem w Open FM, dzień numer 3. W poniedziałek naszym gościem był Malik Montana, we wtorek naszym gościem był Bonson, a dzisiaj jest z nami KN. Człowiek w masce, bez maski. Ale w okularach. Ale w okularach i w czapce. Więc coś tutaj jest zasłonięte. Tak. Ja nazywam się Kamil Sosnowski. A ja nazywam się Karol Szczęśniak i to dla was właśnie przygotowujemy stacje hip-hopowe w Open FM. A w tym tygodniu mamy dla was moc atrakcji, bo poza naszymi znakomitymi gośćmi mamy także kanał z największymi przebojami w polskim hip-hopie. O tym jeszcze pewnie z KN-em zdążymy pogadać, aby mógł wybrać te swoje ulubione kawałki. Oczywiście czekamy na wasze pytania, jesteśmy na fanpage'u KN-a, jesteśmy na fanpage'u Open FM, tak więc tam wszędzie możecie pytać o co tylko chcecie. Tak, bo ten format nazywa się AMA, czyli Ask Me Anything, dlatego będziemy tu skakać z kwiatka na kwiatek, raz będziemy pytać o jedzenie, raz o ubrania, a raz o buty, jeszcze nie wiem, innego. Zobaczymy. To od was zależy, o co będziemy pytać, czekamy na wasze pytania. Zanim te pytania pierwsze spłyną, porozmawiajmy o stacji, bo wystartowała także stacja KN Poleca w Open FM. Co tam można usłyszeć w kilku słowach, jakbyś zachęcił do jej słuchania? Kurde, zachęcam wszystkich, którzy lubią gdzieś tam starsze kawałki zza oceanu. Będzie sporo Tupaka, Notariusa, 50 Centa, Method Mana, co my tam jeszcze mamy? Jest Dr. Dre, czyli East Coast, West Coast. Stara szkoła. Tak, stara szkoła. To, co bardzo lubię i co gra mi przez te lata dosyć często i towarzyszy. Taka oldschoolowa, jest potrzeba, już teraz muzyka. Jest potrzeba przedstawiania ciebie? Jak myślisz? Nie wiem, myślę, że musimy powiedzieć, w rapowym świecie chyba nie trzeba. Że masz platynową płytę, złotą płytę, razem cztery płyty, coś że zbyt wiele ma dużo wyświetleń i tak dalej. Wiesz, tak jak mówię, chyba w rapowych klimatach nie trzeba mnie przedstawiać. Gdzieś tam starsze osoby, które nie kojarzą rapu, no to pewnie... A reszta osób byłby... będzie mogła się przekonać, co to, tak, za, dokładnie. Co to za postać? Człowiek siedzi. Co to za człowiek? I o jakiej masce mówi, której nie ma? No, musiało paść to pytanie i to już pierwsze pytanie, które do nas spłynęło, zadaje je Grzesiek. Dlaczego zdjąłeś maskę? A, kiedyś było dlaczego maska, a teraz dlaczego. Ale wiesz co, to jest pierwsze pytanie, będziesz miał to za sobą, tak, po prostu. Czemu zdjąłem maskę? Już to chyba powtarzałem kilka razy. Moja muzyka się zmieniła na przestrzeni lat, pewnie ma wpływ na to moja trzeźwość i to, że jestem od prawie 4 lat osobą trzeźwą. Gdzieś zaczęło się zmieniać i maska potrzebowała na chwilę sobie odpocząć, ale nie powiem, że nie wróci. No właśnie, nie brakuje ci tego, że jednak byłeś za czymś schowany, że teraz stoisz do ludzi twarzą w twarz? Nie, teraz jest okej. Okay. Jak pierwsze koncerty grałem bez maski, to nie ukrywam, że było ciężko, więc miałem czarne okulary i czapkę i kurde, pierwszy koncert całkiem, żebym zdjął okulary i zagrał, no tak się czułem, kurde, mocno nagą osobą, gdzieś coś, kurde, coś tu nie gra, ale się przyzwyczaiłem do tego, że tej maski jednak nie ma. Mówiłeś o trzeźwości, Łukasz pyta, jak zmieniło się twoje życie, od kiedy jesteś czysty? Ha, na pewno żyję spokojniej, dokonuję trzeźwych wyborów i w końcu czuję, że żyję. Nie mogę już zwalić, jak popełnię jakiś błąd, nie zwalę na to, na moje melanżowe nieogarnięcie, bo to melanż, bo coś. Już tak nie ma. Muszę myśleć kilka razy i dokonywać takich dobrych wyborów. Ale to też idzie w parze ze swoim sportowym stylem życia, prawda? Oczywiście, no tak. Sport... wróciłem, miałem troszeczkę ostatnie miesiące przerwę, ponieważ dużo się działo odnośnie sesji nagrań, odnośnie albumu 88 EP i wtedy zawsze jak pracuję ostro nad jakimś projektem, to troszeczkę ten sport gdzieś tam cierpi na tym, ale cały czas jest w moim życiu. Ciągle pod okiem Jurasa, czy nie? Właśnie od kilku miesięcy trenuję sam, ale pewnie jeszcze nie jeden trening czeka mnie z Jurkiem. To informacja dla tych, którzy się podłączyli, nie wiedzą. Powiedz kilka słów, co to za sport, bo być może są tacy widzowie, którzy nas oglądają, nie wiedzą, co za sport trenujesz. Mam 29 lat. 20 lat miałem, jak przyszedłem do Street Fightera, do szkoły kickboxingu Jurasa Wrońskiego. No i tak przez te lata pod jego okiem chyba wykuł ze mnie mężczyznę. Zawsze mówię, zawsze go traktuję i mówię, że to jest mój starszy brat i tak przez te lata było gdzieś tam. Wiele rozmów odbyliśmy, gdzieś tam ukierunkował mnie. A macie cały czas kontakt? Tak, chociaż na tłoku
jednak jak się już nie lata tak po mieście, nie ma się, nie chodzi się do klubów, każdy ma swoje życie, każdy gdzieś tam pędzi do czegoś, do jakiegoś celu i jednak nie ma aż tyle czasu, żeby się tak spotykać codziennie na kawę czy herbatę. Czy ma jakieś plany hip-hopowe, czy nowy pokój z widokiem na wojnę? Pokój z widokiem na wojnę raczej nie, ale wiem, że nagrywa. Mhm. Wiem, że nagrywa i działa. Trenuje, nagrywa. Michał pyta, KN, na koncertach będą kawałki z piątku 13, czy tylko z najnowszej płyty? Gramy przeważnie przekrój. Jak dochodzą jakieś nowe rzeczy, to wrzucamy je do repertuaru, ale jednak te najbardziej znane kawałki od albumu Od Kołyski aż po grób się pojawiają, czyli Alter Ego gdzieś się pojawia w moich butach i utwory z piątku 13 też. Zbyt wiele też się pojawia? Też się pojawia, jak ludzie tego bardzo chcą. Zostawiamy na koniec tego rodzynka. I jeśli krzyczą, że trzeba to zagrać, to gramy. No, krzyczą też, żeby zagrać Move Me Dave, chociaż już mi nie po drodze jest do tego kawałka, który jednak był tam satyrą mocno i żadnych głębi z niego nie można wyciągać, ale nie lubię go grać. A masz takie wrażenie, że przychodzą na twoje koncerty osoby, które chcą tylko usłyszeć właśnie zbyt wiele, bo znają ten numer z radia, a nie jakieś Wydaje twoje pozostałe mi kawałki? Się, że teraz już nie, ale jak ten kawałek był na fali, to tak było. Że gdzieś tam się pojawiały takie osoby, które chciały tylko usłyszeć ten kawałek. A co czułeś, jak ten numer stał się takim przebojem? No bo to twój największy hit. Flagowy numer. No ma troszeczkę tych wyświetleń. No fajnie, w ogóle nie zakładaliśmy. Przeważnie gdzieś to tak wygląda, że utwory się wysyła gdzieś do radia, może radio zagra, prawda? A tego utworu w ogóle nie wysyłaliśmy, zrobiliśmy klip. Nagle ten klip zaczął sobie bardzo, bardzo dobrze lecieć i radio samo się zgłosiło, żeby z zapytaniem, czy mogą zacząć grać ten kawałek. No i a później stało się to, co się stało. No. Dziś rozrósł się do jakichś kosmicznych... 63 miliony na YouTubie w tym momencie. 60 czy 70? 70, tak. Tak, już chyba ponad 70. Wczoraj sobie zaglądałem, co tam się dzieje. Tak, jest chyba 70. 70 z groszami, więc... Jak na nasz rynek polski, no to dużo, tak, duży sukces, duże osiągnięcie. No nie ukrywam. Piotrek pyta, byłeś na bankiecie z okazji płyty Polon Białasa. Czy planujesz jakąś kolaborację ze SB Mafią? Czas pokażę. Chłopaków bardzo szanuję. Fajnie sobie to wszystko rozkminili. Wytwórnia bardzo fajnie im działa i rozwijają się prężnie. Trzymam mocno kciuki. Zobaczymy, czas pokaże. Czy śledzisz, bo tu jest pytanie też od Miłosza. KN, co myślisz o młodszych artystach? Tu można podciągnąć, myślę, pod to pytanie między innymi BDS-a ze SB Mafii. W ogóle śledzisz tych wszystkich gości, tak. Którzy... Chyba tak średnio. Tak średnio. Tak średnio z tym śledzeniem. Raczej w sensie, no, pojawiają się jakieś kawałki, jedne lepsze, drugie gorsze. No, młodzi chyba przejmują powoli rynek, prawda? Bo scena się mocno podzieliła Bo ty z tego, co mówiłeś... Nie każdy robi swoje, ja jestem tego zdania. Wolisz te klasyczne polskie kawałki, tak, wolę, prawda? Tak, wolę, gdzie jednak aż nie ma tego autotune'a tyle. Raczej lubię, jak fajnie gdzieś autotune muska wokale, jest to fajnie zrobione, ale jednak, żeby każdy utwór był miał takie samo brzmienie, to jednak nie mój klimat. Jednak jak odpalam coś klasycznego, to... Jest, kurde, ja czuję tą duszę. To może właśnie o tych klasycznych kawałkach. Mamy na OpenFM taką ankietę, gdzie słuchacze mogą wybierać swój ulubiony, najlepszy hip-hopowy polski numer wszechczasów. Taka lista zostanie odpalona w piątek. Co ty byś wskazał właśnie, co ty byś wybrał? No sporo na pewno tego jest. Molesta, Będzie dobrze, Dzieciak, Wiedziałem, że tak będzie, WWO, Każdy ponad każdym, Tak to widzę, Damy radę. Co tam mamy? Ryśka bym dorzucił na pewno, Jest jedna rzecz, Mój rap, moja rzeczywistość. Kurde, no. I słuchałeś ty tego na bieżąco, jak wychodził skandal, jak wychodził tak, pierwszy pojazd, to się wtedy na to załapałeś, tak? Byłem pewnie nie dużo wyższy niż teraz, ale byłem małym gnojem, więc wychowywałem się na tym, tak, to gdzieś jednak nieśmiertelne, te kawałki nieśmiertelne. Nieśmiertelne na Wikę składowa. Tak, dokładnie, ten kawałek trzeba obowiązkowo dorzucić. Fajnie, jak po czasie się odpala te rzeczy, gdzieś migawki w głowie są z tego małoleckiego czasu, okresu buntu. Spoko, fajnie.
nieśmiertelne rzeczy. Angelika pyta, co z kawałkiem z Ewą Farną? O, w sobotę, najbliższą sobotę, czyli 30, jestem na jubileuszu Ewy i premierowo właśnie tam wykonamy ten utwór, który zrobiliśmy. Jestem mega z niego zadowolony. Kurde, powstała fajna muzyka moim zdaniem, a ludzie pewnie, którzy nie uda im się być na tym koncercie, będą mogli pewnie za jakiś czas go usłyszeć. A kilka słów na hip-hopowym bicie, czy nie na hip-hopowym bicie? Jest nowocześnie. Jest nowocześnie. Jest troszeczkę delikatnych wiertarek. A tytuł? Echo. Echo, okej. Okay. W sobotę premiera Echo, Ewa Farna. Featuring KN czy KN featuring Ewa Farna? KN feat Ewa, tylko premiera. My z Ewą wykonamy żywo na koncercie, a premiera gdzieś tam YouTube'owa, medialna, za jakiś czas. Bądźcie czujni. Kamil pyta, Dawid, fajny byłby kawałek z Klebonafide. Czy myślałeś kiedyś o tym? Pozdrawiam. Fajny artysta. Kurde, wiesz, czy myślałem? Bardziej mocno jestem jakoś wkręcony tam w swoje rzeczy. Gdzieś tam pewnie jakiś taki pomysł się przewinął. Zobaczymy, nigdy nie odbyliśmy takich rozmów, nie widujemy się zbyt często z Quebo, spotkaliśmy się bodajże na kilku gdzieś tam koncertach, festiwalach, więc piątka, cześć, siema, co tam u ciebie i nigdy nie rozmawialiśmy na temat muzyki. Dawid pyta, czy będziesz jeszcze wydawał wprost? Tu można chwilę powiedzieć o twojej obecnej sytuacji wydawniczej. Kontrakt cały czas mój jest prosto, ale Alter Ego, w sensie 88 EP wypuszczamy w Alter Ego Records. Kurde, no chyba tak. No. Epkę chciałem wypuścić u siebie. Zobaczymy, co z dalszym solowym projektem, jak zacznę, jak usiądę do niego i zacznę pisać. Każdy, raczej takie są czasy, że każdy też chce być niezależny, rozwijać własną markę i ja jestem i wprosto i chciałbym Alter Ego rozwijać, no bo już w 2013 bodajże zaczęliśmy jakieś tam pierwsze ubrania robić, więc już troszkę czasu minęło, więc to nie była taka chwilowa zajawka, tylko jednak marka z roku na rok troszeczkę idzie sobie do przodu małymi kroczkami, więc... A czy jako label Alter Ego jest przewidziane tylko na twoje potrzeby, czy też planujesz pomagać młodym artystom, którzy mogą ci wysyłać demówki? Jasne. Alter Ego Records jest z myślą powstało, żeby to był label, normalny label, ale czasy są takie, że teraz tak naprawdę każdy może wydawać sam siebie. Wystarczy, że znajdzie dystrybutora, nagra utwór, wrzuci na YouTube. Jeśli ten utwór okaże się sukcesem, to na pewno pozyska jakieś fundusze, żeby wydać album. Teraz tak to wygląda. Dajemy możliwość członkom Alter Ego, wypuszczamy ich kawałki u nas na kanale. Jeśli coś rokuje fajnie, no to można pomyśleć, żeby to jakoś wydać i żeby to szerzej poszło. Kuba, twój ulubiony wykonawca wszechczasów spoza hip-hopu? Spoza hip-hopu? Kurde, Freddie Mercury. Tak, Freddie Mercury, to był kot. On miał wokal. Tak, wydaje mi się, że Freddie. Michał pyta, czy powróci Szalony Jason? Szalony Jason? Na pewno nie taki jak w utworze Move Me Dave. Nie będę robił obrzydliwych rzeczy ze starszymi paniami. Ale kurde, no... Musicie być czujni, no. Gdzieś tam są jakieś pomysły, ja lubię działać, jestem pracowitą osobą, wstaję rano i siadam do pisania lub całe moje życie się toczy wokół muzyki. Mam wiele projektów w głowie, niestety za mało godzin jest w dobie, cały czas to powtarzam, bo już bym chciał kolejny robić i kolejny, zacznę jeden, to już myślę o czymś następnym, pożyjemy, zobaczymy. A co jest w kolejce teraz? Wychodzi epka... za kilkanaście dni, co dalej? No jest tam właśnie coś, co zrobiliśmy z Ewą. To otworzy pewnie drogę do jakichś tam kolejnych, nie chcę teraz zdradzać. A gdzieś cię chyba do takich połączeń z popem troszkę ciągnie, kurde, prawda? Kurde, ja lubię. Była Lambery, teraz Ewa. Tak, gdzieś tak. Te damskie wokale się pojawiają. Lubię. Damskie czy męskie, bo mieliśmy Kamila Biosia w kawałku Kim Jestem. No fajnie, no, kiedy wchodzi dobry wokalista czy wokalistka,
śpiewa zwrotkę czy refren, to nagle, wiesz, no jest dusza, po prostu jak byliśmy w studio i Ewa nagrywała, no ja miałem dreszcze, prawda, jak weszła do studia, zaczęła śpiewać i wow, kurde, a spotykałeś fajnie. Się z głosami, że KM, Ewa Farna, Lambery, Pop, po co ci to, czy... Tak, ale to, kurde, jakbym miał się tym przejmować, to by chyba dawno to w kąt wszystko rzucił, no chcę robić muzykę, mi się to podoba, lubię mieszać style i chcę to robić, jeśli kogoś, kurde, oburza to, że nagrywam, załóżmy, z Ewą, z mega wokalistką, z mega talentem, no to, kurde, dla mnie jest troszeczkę mazaściankowe myślenie, no i tyle, takie jest moje zdanie. Ale... Wpływa dużo pytań o maskę, tutaj odsyłamy wszystkich do zapisu tej rozmowy, bo to było jedno z pierwszych pytań, jakie zadaliśmy KN-owi. Wy sobie tę rozmowę będziecie mogli potem odtworzyć na Facebooku OpenFM, transmisja także jest na fanpage'u KN-a, więc wszędzie tam ją znajdziecie i dowiecie się, dlaczego KN zdjął maskę. Dlaczego? Luka pyta, czy będzie kiedyś utwór po angielsku? Ojej, what? Nie. A to już się kiedyś z tym spotkałem kilka razy. Nie. Mój angielski jest na mocno podstawowym, komunikatywnym poziomie i zostańmy przy naszym rodzimym języku. Ale szkoda, że gdzieś tam nie mamy tego akcentu jednak i że nie możemy nagrać dobrego rapu po angielsku, ale jednak chyba trzeba się gdzieś tam wychować, żeby to mieć w sobie. BDS mówił, że chce szturmować inne rynki. Kurde. Spoko. Ciekawy pomysł, jeśli się czuje na siłach i ma ten akcent i nie będzie to gryźć w uszy, że to fajnie. Ja niestety, jakbym nagrał coś po angielsku, to może tylko dla rodziny i do szafy, żeby się pośmiali, ale nie. Tak na pośmiewisko nie chcę się wystawiać. Tak a propos tworzenia, czy jesteś typem rapera, który jak siada do zwrotki, to pisze ją w godzinę, dwie, czy raczej dłubiesz i teksty powstają raczej dniami? Powstają dniami. Siadam, sobie skrobię, myślę nad formą i piszę. Lubię się tak zastanowić, żeby to miało ręce i nogi, żeby się tam wszystko, sylaby zgadzały. Nie liczę tego na kalkulatorze, ale jednak jasne, jak są sesje typu, że spotkanie z ziomkami w studio i siadamy i jest pisanie na kolanie, no to powstaje automatycznie kawałek, prawda? Robi się go w 3 godziny, załóżmy. Pisanie, jest zwrotka napisana tam w godzinkę czy krócej i wchodzi się do studia i się robi takie kawałki. Ale jeśli jednak robię projekt cały, przemyślany, jakiś tam mam koncepcję na niego, to jednak powstają te teksty dłużej. Żeby było wszystko dopracowane. Użyłeś przed chwilą słowa, że skrobiesz. I to pytanie Michała. Cytat. Próbowano mnie zeskrobać widelcem, spudłowano. Na szczęście wydłubano mi serce. Michał pyta, czy jest to wers od czapy, czy autopsja? Wyskrobać mi widelcem? Z jakiego to jest Jaki to jest utwór? Michał? Tak, Michał. Michał, co to jest za utwór? Bo muszę w szerszym kontekście sobie przypomnieć. Dobra, zaraz czekamy na odpowiedź Michała, w międzyczasie inne pytanie. Zeskrobano, jeszcze raz. Próbowano mnie zeskrobać widelcem, spudłowano, na szczęście wydłubano mi serce. Mickiewicz? Nie. Okej, okay, to nie ja, ja tego nie pisałem. Czy lubisz Real Madryt? Pyta Maciek. Kurde, fanem piłki nie jestem, chociaż za dzieciaka uwielbiałem grać w gałę, ale jednak się nie wkręcałem. Lubię, fajnie, lubię, będzie to śmieszne, co powiem pewnie, jak typowy Janusz, ale jak Real i Barca grają, to oglądam. Słoń Mixer 86, taki jest tytuł utworu. Tam byłeś na featuringu u Słonia i Mixera? Tak. To widocznie tam tak nawinąłeś. Czy nie? Tak mi napisano, Słoń Mixer 86. Że tak tam... Ale że co, że oglądam... Przepraszam, wróciłem do Versus Widelcem, bo tu mówiłeś o Barcelonie, To po prostu jakiś psychodeliczny tekst był na tamtym, na tamtym kawałku, bo troszeczkę się... Przepraszam, to była to moja wina. Co jest? Nie. Okay. Swoją drogą, zwrotką o Barcelonie na płycie Słonia i Mixera. Tak, troszeczkę, kurde, to musiałem ostro coś dać w palni. Romek pyta, czy posiadasz inne zajęcie oprócz rapu i treningów? Inne zajęcia? No, alter ego. Dziś projektujemy odzież i zajmowanie się firmą. No tak, wszystko jest jednak wokół tego. No, bardzo dużo czasu jednak schodzi na muzyce. No, to jest pisanie, to jest studio, później
mix, mastering, okładka, jak to wszystko ma wyglądać, teledyski. Nie jest tak, że piszę kawałek, nagrywam go i już nie mam z nim do czynienia, niech tam sztab 30 osób niech się tym zajmuje i oni wszystko ogarniają, osoby od PR-u. Wszystko ja tak naprawdę robię, w sensie ja z ludźmi z mojego ramienia, których sobie dobieram do danego projektu i działamy wspólnie, czyli pomysł na scenariusz wychodzi ode mnie, teraz jeżdżę na przykład, co też bardzo dużo czasu zajmuje, szukania lokacji na klipy, bo jest tam załóżmy trzeci dzień i odbyłem podróż, jakby to zliczyć z Warszawy do Gdańska i z powrotem i jeszcze na przykład nie znaleźliśmy tego, co chcemy, więc to dużo czasu na takie w cudzysłowie pierdoły schodzi tak naprawdę i myślałem, że powiesz, że szukasz szwalni, jeździsz po Polsce i szukasz szwalni. Nie, nie. Tam gdzie możecie ubrania. Lokacji na przykład na teledyski, bo to też jest sporo czasu. Są fajne miejsca, które gdzieś już były w pięciu, tak, załóżmy, produkcjach, prawda? No jednak kurczy się to, a raperów czy innych wykonawców, artystów jest sporo i ta baza tych fajnych miejsc się cały czas kurczy, więc trzeba szukać, jeździć, szukać. Słuchajcie, cały czas przyłącza się bardzo dużo osób, więc krótkie wyjaśnienie. Rozmawiamy z KN-em. Trwa tydzień z polskim hip-hopem w Open FM. Codziennie mamy gościa. W poniedziałek Malik Montana, wtorek Bonson, dzisiaj KN, jutro Włody, w piątek Małach i Rufus. Także mocna ekipa. Każdy z tych raperów ma u nas swoją stację, do której wybrał kawałki, które poleca. Zapraszamy Was na Open FM, a także na stronę openfm.hiphop, gdzie możecie głosować na najlepsze kawałki w historii polskiego rapu. Szymon pyta, kiedy koncert w Norwegii? Ogólnie jak to u Ciebie wygląda z koncertami z zagranicy? No, sporo graliśmy, nie wiem, kurde, albo byliśmy w Norwegii, albo gdzieś albo były zapytania, gdzieś pracowaliśmy nad tym, ale Europę zwiedziliśmy. No. Tam dużo Polonii jest w Norwegii, tak? Przychodzą ludzie? Tak, ale właśnie nie pamiętam, czy byliśmy w Norwegii, bo gdzieś ta Norwegia mi się przewijała, no mieliśmy, a graliśmy w kilku państwach, no Holandię mieliśmy, wyspy, co tam jeszcze, kurde, Belgia, kurde, nawet nie pamiętam, teraz Niemcy mają być, co tam jeszcze było, kurde, no kilka tych państw europejskich zwiedziliśmy i to po kilka razy na przykład, więc chciałbym zagrać w Norwegii, jeśli tam nie grałem, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć. Jak ten chłopak ma na imię? Szymon. Szymonie, musisz zwrócić się do jakiegoś lokalnego organizatora, bo tak to działa. On się wtedy zgłasza do nas i... I robicie. I robimy. Jeśli się dogadamy, to robimy. Wiktoria, gdybyś mógł powiedzieć coś swojemu małemu ja, to co by to było, kiedy byłeś młodszy? Sobie młodszy. Nie idź tam. Michał pyta, ulubiony horror aktualnych czasów? Aktualnych czasów. Bardzo mi się Zbaw nas ode złego. Boże, jak pamiętam. Tytuł, Obecność. Mogę kilka wymienić, bo ja jestem w ogóle kinomanem i latam do kina. Teraz troszeczkę rzadziej, ale był okres, że i trzy razy w tygodniu potrafiłem być. Już wszystko oglądałem. Bardzo, bardzo lubię. Kino mnie uspokaja. Ogólnie filmy, ale fajny jest film, to jest remake bodajże z 90 roku, To, It, na podstawie książki Stephena Kinga. Fajnie zrobiony, ale bardziej przygodowy niż horror. Byłem w sensie, bałem się, bo wiedziałem, albo ten film będzie fajny, albo będzie to gniot. No i naprawdę wyszedłem z kina mega zadowolony. Fajna zabawa. Czy masz czas na seriale, czy nie? Zacząłem. Teraz tak, większość raperów ogląda Narcos cały. No tak, już skończyłem, już dawno skończyłem. Tak, bardzo też mega polecam, byłem po prostu w szoku. Omijałem ten serial, nie wiem czemu, szerokim łukiem, chociaż znajomi mówili mi, że obejrzyj, bardzo spodoba ci się. House of Cards. Świetnie. Wszystkie sezony już za tobą, tak? Tak, wszystkie za mną, świetnie. Bez spoilerów. Ja mam dobrze z tobą. Było takie ważne pytanie. Co jest najważniejszą rzeczą, pyta Aga, jakiej się do tej pory nauczyłeś? O, kurde, jakiejś... Życia. Nauczyłem się żyć.
od jakiegoś czasu. Tak, żyć na poważnie. I chyba tak. To a masz dystans do tego okresu sprzed zdjęcia maski jeszcze? Dystans? Tak, no bo wszystkie wydarzenia, wszystko co zrobiłem, te wydarzenia uwarunkowały to, kim jestem teraz i gdzie się znajduję. Musiałem przejść taką drogę, no ale jakbym spotkał siebie sprzed kilku lat, no to by była chłosta, no tak z otwartej, a może i by się pięść zacisnęła nawet na tym dzieciaku, no. No głupie, młode to głupie, no. Były pytania o przeszłość, jest o przyszłość. Anita pyta, czy do końca swojego życia planujesz być raperem? Chciałbym jak najdłużej tworzyć muzykę, no bo zacząłem pisać w wieku... W 2000 roku miałem 12 lat wtedy, mam już 29, więc kurde, kawał czasu, więc chyba świadczy to o tym, że... Przepraszam, że no, kocham to, co robię, kocham tworzyć, kocham cały ten proces, od siedzenia w piwnicy i skrobania, zawsze piszę, to mam, kartka jest tak pokreślona, gdzieś tu jest coś napisane, tam jest coś napisane i tylko ja mogę wyczytać się, co jest do czego, jak ktoś bierze to ze znajomych czy z rodziny, mówi, jakiś psychicznie chory człowiek i później się wchodzi do studia i cały ten proces, że z niczego powstaje coś i nagle po jakimś czasie dostajesz wypluty utwór, który gra, który brzmi. Fajne. Cały czas jesteś analogowy? Wszystkie teksty piszesz ręcznie? Czy... Tak. Wszystkie. Mam po prostu 100 tekstów i mam miejscówkę, bo piszę sobie w piwnicy. Mam tam taka mała klitka, ale fajne miejsce. I te teksty się po prostu powyrywane walają, muszę to uporządkować, ale mam gdzieś wiesz, w workach pochowane teksty gdzieś sprzed ładnych kilku lat i fajnie, no, kawał historii. Super pamiątka też. Tak, oczywiście. Jak teraz zaglądasz, w ogóle pamiętasz te teksty z okolicy roku 2000? Pamiętasz o czym mogły być, czy raczej wolałbyś nie wspominać, bo był wstyd? Wstyd. No każdy jakoś musiał zaczynać, prawda? No, nie, było, tak, to, czy... było to koślawe na pewno. Sporo chyba jakiegoś tam rzucania mięsem na lewo i prawo było, z tego co pamiętam. Dwa pytania możemy połączyć w jedno, bo najpierw Arek pyta, czy zazdrościsz czegoś młodym raperom, a Maciek prosi o jakieś rady dla początkujących młodych artystów. Czy zazdroszczę? Nie, ogólnie zazdrość to zła cecha i myślę, że zazdrość wyniszcza człowieka. Staram się nie zazdrościć. I jakaś rada? Drugie pytanie? Rada dla młodych artystów. Młodych artystów. Cokolwiek robicie, to wkładajcie w to 200% siebie, całe serducho i trzeba, ja odniosę się do pisania, trzeba pisać, jeszcze raz pisać, nie przejmować się tym, że będziecie słyszeć jakieś śmiechy za plecami i że będziecie słyszeć śmiech za plecami, że ktoś będzie rzucał wam kłody, bo już kilka razy też to powtarzałem, że jak miałbym się przejmować tym, co ludzie mówią o mnie czy o mojej muzyce, to rzuciłbym już to dawno i zająłbym się czymś innym. A myślałeś, żeby pisać dla innych artystów na przykład? To była dla ciebie komfortowa sytuacja, że ktoś twój tekst wykonuje? A może już to się, dzieje okay. lub na pewnych moich albumach pewne refreny są napisane przeze mnie. A to chyba się zdarza, że raperzy piszą teksty refrenów. Pytanie, które padło w poniedziałek w rozmowie z Malikiem. Chodzi mi refreny zaśpiewane przez kogoś innego. Tak. W poniedziałek w rozmowie z Malikiem padło to pytanie, wczoraj w rozmowie z Bonsonem padło to pytanie, dzisiaj także pada to pytanie. Co sądzisz o Kazie Bałaganę? Mój ziomek. No, jak to sądzę? Znamy się prywatnie, dobry chłopaczyna. Super, pamiętam jeszcze jak nie był tak kojarzony jak teraz, że wpadałem do niego, czy on wpadał do mnie, bo mieszkaliśmy całkiem niedaleko od siebie. I kurde, rapował swoje teksty, później te teksty gdzieś się okazały, że sobie szeroko poszły. Bo był na twojej drugiej płycie na początku, prawda? I potem jeszcze był ten numer z Redem jeden. Tak, numer z Redem na Alterego Team Tape i Kaz był na ona? Kawał... One? Ona albo one, ale na piątku. Tak, bo tam jest druga płyta z gośćmi i w ogóle ten beat chyba Donatan wysmażył. Taka ciekawostka. Tak, no, szanuję bardzo i dobry chłopaczyna. Cały czas rozmawiamy w formacie AMA, czyli Ask Me Anything, dzięki czemu skaczemy z kwiatka na kwiatek. I teraz od Kaza Bałaganę przechodzimy do pytania Agnieszki. Jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa?
Mam dwa. Chodzenie z dziadkiem na ryby i z drugim dziadkiem mieszkał na wsi. Gdzieś latanie z nim gdzieś po wsi, jakieś gra w piłkę, takie rzeczy. No tak, kurde, kurde, no taki spokój, fajny, fajny czas. Grzesiek, jak ci się podobał koncert w Rzeszowie? Pozdrowienia od Karoliny i Grześka, którzy zostali do końca, kiedy zaprosiłeś wszystkich na wspólne zdjęcia. Bardzo fajnie, fajna energia. Ten koncert był całkiem niedawno. Tak, bo spotkałem się wtedy, mój przyjaciel z ekipy Benny B mieszka na co dzień w Rzeszowie, więc tam wpadła fajna ekipa, fajny koncert, później polataliśmy troszeczkę po mieście, sympatycznie było. Pozdrawiam serdecznie Was. Giorgio, czy nagrasz kiedyś patriotyczną muzykę? Czy nagram patriotyczną? No nie wiem, no. Kurde, jeden dziadek, drugi dziadek byli na froncie, pradziadek też walczył. No, mamy historię rodzinną, że jednak mężczyźni u nas walczą, więc gdzieś to jest we mnie i. Ale gdzieś chyba tak często nie łączę tego z muzyką. Są osoby, które to robią, wychodzi mi to bardzo dobrze. Ja jednak wybrałem jakąś tam swoją drogę i nią podążam. Zobaczymy. Michał pyta, czy masz plany nagrać coś z Hadą? Pewnie tak, no to Tomek wyszedł, pracuje nad albumem. Ale ostatnio jakieś takie niepokojące zdjęcie ze szpitala się pojawiło, prawda? Był tam jakiś wypadek. Dużo zdrowia życzymy. Ale chyba też bardzo dużo zdrówka życzę. Już jest coraz lepiej z tego co wiem, więc jest wszystko idzie ku dobremu. Myślę, że tak, no z Tomkiem zrobiliśmy na moją płytę na płytę Tylko śmierć może mnie zatrzymać. Jest Tomek w jednym kawałku, ja zrobiłem też chyba ze 3-4 kawałki już wspólnie nagraliśmy, więc jak już na takiej stopie się z kimś pracuje, że zna się go prywatnie, to po prostu jest chwila, dobra, robimy kawałek, dzwonię, czy on do mnie, czy ja do niego i słuchaj, no potrzebuję cię, potrzebuję twojej zwrotki, no. Dobra, robimy, no. Więc to tak wychodzi. Romek pyta o artystę, wykonawcę, do którego masz największy sentyment. Kurde. No jest, to... Chyba nie mam takiego, bo jest... Mam zlepek artystów, który każdy gdzieś na przestrzeni lat dorastałem przy ich muzyce i każdy na swój sposób gdzieś tam cząstkę siebie włożył do mojego życia czy do mojej twórczości, więc nie mam takiego jednego. Śledzisz kobiecy rap, bo Kamil pyta, która polska raperka jest według ciebie najlepsza? Kurde. Chyba nie śledzę, ale ta Adma... To dwa głosy na Admę w takim razie. Słucham? Ja też swój głos oddaję na Admę. No to jest... Rena, Boże, o Renatce bym zapomniał, no pewnie. Jeszcze jest taka raperka, jedna była w takim kawałku Zbyt wiele, nie wiem czy pamiętasz. Wdowa, no oczywiście, no tak. Nie, ale... Tak, raczej nie wspomniałem o tych, z którymi współpracowałem. Tak, no tak, no, bo wiadomo, to przez... Wiadomo, że szanuję i że fajnie. Pyta Karolina, czy do nowego albumu dostaniemy twój autograf, tak jak to było w wypadku debiutu? Pozdrawiam. Nie, myśleliśmy nad tym, żeby tak zrobić, ale no, nagle to już by nie miało jakiejś takiej wartości, jak co album, który nie jest wydawany raz na 2 czy 3 lata, tylko jednak debiut wydaliśmy w marcu. Jaki mamy teraz miesiąc? Koniec września. Koniec września, więc kilka miesięcy minęło, to już jakaś kolejny album wychodzi, więc pewnie jeszcze będą taka możliwość, ci ludzie będą chcieli taki podpis, ale to trzeba gdzieś tam za jakiś czas dopiero. No. Straciłoby to jakąś tam wartość chyba. Mówiłeś o projektowaniu ubrań. Ty jesteś graficzny, czy... Nie, ja jakieś inspiracji szukam, zlecam to osobom i dostaję jakieś projekty. To mi się podoba, to bym dodał, to bym zabrał. Albo poszedłbym w taką stronę i wychodzi coś wtedy z tego. Wczoraj padło pytanie zadane Bonsonowi, ale myślę, że tobie też moglibyśmy je zadać. Czy miałbyś w planach, czy marzy ci się może o tworzenie własnego studia tatuażu? No nie.
Myślałem o tym. Szczerze, że myślałem o tym. Mam znajomych, bliskich, dalekich i kurde, jak masz dobrych artystów, to studio fajnie działa. No jest teraz moda chyba na tatuaże mocno, no bo coraz więcej, jak nawet dzwonię po znajomych, to zapisy mają gdzieś tam na parę miesięcy w przód, więc... Ale... Wczoraj była taka sytuacja, że Bonson sprawdził się w roli tatuatora i tutaj narysował mi gołą kobietę. Wyglądała, jak? Znakomicie wyglądała. No tak. Ja talentu jak nie mam, ja mal rysuję strasznie. Czyli nie, raczej też byś był osobą, która dogląda interesu, a nie zajmuje się tatuowaniem. Kurde, pakiet VIP, nie? Na odszkodowania bym się nie wypłacił, kurde, jak ja bym miał wziąć maszynkę i tam orać skórę. Nie. Będziemy powoli kończyć. Na koniec porozmawiamy chwilę o twoich koncertach, bo Paweł pyta, czy 7 października w Chorzowie będzie można z tobą zamienić kilka słów i powiedz, czy generalnie, jaki masz, jak to wygląda u ciebie na koncertach? Jak to czy można wygląda? Z tobą tak, zamienić kilka tak, słów? Tak, jestem. Są koncerty, że gdzieś tam zamykam się na tym backstage'u. Człowiek nie jest robotem, też mam czasami, człowiek może mieć gorszy dzień, prawda? Chce wykonać pracę. Jak są to duże koncerty, to ciężko wchodzić w tłum, bo tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo, ale staramy się po koncercie zostawać, gdzieś ludzie sobie w kolejeczce się ustawiają i robimy sobie zdjęciówki. Jak jest to mniejszy koncert, bardziej kameralny, to latam sobie po klubie z ludźmi, przybijam piątki, rozmawiamy sobie. Zależy też od jaki to jest koncert, bo tak jak mówię, jak jest kurde masa ludzi, to ciężko w tłum wejść, bo cię rozmiasą. Jeszcze chciałem zapytać tylko o twój rodzinny Sanok. Jesteś tam celebrytą, jak tam przyjeżdżasz, ludzie wiesz, wiedzą, co? W Sanoku to ty, jestem rzadko tam bywam. No tutaj na miejscu moje życie się toczy, rzadko odwiedzam rodzinę. Kurde, może to błąd, no każdy gdzieś tam wymówki ma, że praca, że to, że tamto, ale tak można do śmierci mówić. Rzadko bywam. Rzadko bywam. Moi wszyscy praktycznie, nie wiem czy z mojego dzieciństwa na palcach dwóch rąk bym osoby policzył, które zostały gdzieś. Osoby z mojego otoczenia, z którymi mam kontakt, a urodziły się w Sanoku. Gdzieś rozjechały się po świecie, po innych miastach Polski. No, tak. Jeszcze chciałem zapytać, to nie padło, co czujesz, kiedy widzisz innych ludzi z alkoholem na przykład? Czy to jest... Nie przeszkadza. Odwracasz głowę? Nie, czy... nie. Nie ma takich uczuć. Piją sobie przy mnie osoby i to nie jest tak, że... Bo są tacy, którzy nie. muszą być z dala, gdziekolwiek się pojawi. Mi to w ogóle nie przeszkadza, problemem jest tylko to, jak jestem gdzieś na imprezie i załóżmy impreza zaczyna się o tej 21, około północy zaczynają się dla mnie schody, bo ludzie są coraz bardziej pijani i po prostu pijany człowiek gada często jakieś bzdury albo... Freestyle'ują do ucha. 10 razy to samo mi powtarza i kurde, to jest ciężkie jak... I nagle natłok takich kilku osób i jeden coś chce powiedzieć, drugi coś chce powiedzieć, a ja jestem trzeźwy. No wiem, że jak imprezowałem, no to też wtedy byliśmy na właśnie na takim samym poziomie upojenia alkoholowego, więc było fajnie, a teraz to jednak jest męczące. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie można zobaczyć kanał na żywo, odwiedzajcie jego fanpage, wpadajcie też na nasz fanpage OpenFM. U nas 8 stacji z hip-hopem mieliśmy do tej pory, w tym tygodniu doszło 5, bo każdy z raperów ma swoją stację, a w piątek dojdzie 6, z topem wszechczasów polskiego rapu. Dzisiaj naszym gościem w ramach tygodnia z polskim hip-hopem w Open FM był KN. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. I oczywiście zapraszamy do sklepów po nową epkę. Oczywiście, 88 EP, premiera już 13 października, preorder nadal można zamawiać na naszej stronie alterego.pl. Ja wam również dziękuję za mego rozmowę, za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali, zadawali pytania. Stacja KN poleca w Open FM. Tak jest. Dzięki. Brrra! Do jutra. Hej.